Taniec, to jest pierwszy problem. Kopanie to jest kopanie. Kopiemy, chodź łapki do góry. Nie, to w ten sposób. Nie kopiemy nigdy w pół, tylko kopiemy tak, jakbyśmy chcieli partnera przeciąć, tak? W ten sposób to się tańczy, kankany, tak? Kopiemy zawsze w ten sposób, żeby kopnięcie weszło w partnera tak, jakby noga była, nie wiem, żytwą, nożem, obojętnie czym, żeby przeciąć, tak. Druga sprawa, nie kopiemy stopą, żadnego kopnięcia nie kopiemy stopą, tak? Ani low kicków, ani midi, ani high, bo kopiemy kością piszczelową. Kopiemy mniej więcej tą część. Czyli jeżeli idzie low kick, to kopiemy tak, że stopa zachodzi. Jeżeli kopiemy midę, to stopa zachodzi. Jeżeli kopiemy high kick, to tak samo stopa zachodzi. Jeżeli kopiemy midle, bo na midlach się dzisiaj skupimy na zajęciach, to kopiemy na schaby. Kopiemy na wątrobę lub z drugiej strony na schaby, tak? Jeżeli partner trzyma podwójną gardę, to kopiemy łokieć, tak? Na łokieć, nie kopiemy na triceps, tym bardziej nie kopiemy na bar, tak? Kopiemy w ten sposób, właśnie dlatego kopiemy kością piszczelową. Jeżeli kopiemy stopą, trafimy stopą w łokieć i możemy sobie połamać palce lub kość śródstopia. Kopiemy tak, żeby bum, trafiała kość piszczelowa, żeby stopa zachodziła. I teraz patrzcie, nie chodzi o mocne kopnięcie, tylko chodzi o to, żeby wprowadzić biodro w ruch. Sama noga nie będzie silnym kopnięciem. To jest koniec kopnięcia. Noga, na której stoicie przy kopnięciu, idzie piętą do środka i wtedy, w tym momencie, ja wkręcam biodro, tak? Nie chodzi o mocne kopnięcie, tylko chodzi o mocne biodro. Jak pójdzie mocny skręt i mocne biodro, to wtedy, gdy dodacie siłę i szybkość, kopnięcie będzie silne. Różno sobie stoję i teraz patrzcie, na razie popracujemy tylko na tym elemencie. Obojętnie w jakiej pozycji stoicie, nie patrzcie na moją pozycję, bo jestem mańkutem. U mnie nie ma prawa, lewa, u mnie jest przednia, tylnia, bo on ma przednią lewą, a ja mam przednią prawą. Gdy powiem prawa, to on, u niego to będzie tylnia, ale u mnie będzie przednia. Dlatego jest przednia, tylnia i tylko na tym się skupiamy. Będziemy kopać tylnie kopnięcie okrężne. Kopiemy na schaby, tak jak mówiłem, teraz też. Zwróćcie uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Nie pracujemy gardą góra-dół, nie ma czegoś takiego. Bo dostając midle, ręka będzie schodziła i dostajecie wtedy w głowę, bo głowa będzie odsłonięta. To cały czas trzymamy ręce w ten sposób. Dłonie na wysokości skroni, łokcie niskie. Teraz będziemy właśnie pracować w ten sposób, żeby partnera przesunąć, żeby kręcić te biodra. Miękko sobie stoję. Bum. I ja stoję i partner kopię. Nie? Właśnie to jest kopanie, partner kopnął, żeby coś takiego, nie ma kopania. To ja bym chciał partnera przerwać, patrzcie, nie ruszaj się, tak? Stój tył. Luźno sobie stoję, tu, przepchnąć, ja się od niego nie odbijam, ja nie robię czegoś tego cyk. Ja staram się go przepchnąć, no, miękko sobie stoję, bum, staję. I teraz partner. Tak. Ja patrzę. Pracujemy, tylko tylnia noga, czyli to jest ta noga, która jest z tyłu. Załamanie to jest środek pozycji. Nie mówi partnera. Teraz patrzcie, idzie kopnięcie, kopnięcie. W tym momencie to kopnięcie będzie najsilniejsze. Tak? Znaczy, pełna dźwignia, pełen wyprost, biodro się skręcone. Każde przejście przez środek pozycji nogi, to już traci siłę, traci szybkość, kopnięcie nie będzie już takie silne. Teraz patrzcie. Dobrze, silny, mocny nogi. Tak, pozycja, silny pozycję, tak, kopnięcie jeszcze raz. Tak. Tutaj to kopnięcie ma największą siłę, ma największą wymowę, tak? Rób to samo. To już to kopnięcie nie ma takiej siły, bo już tu straciło, tak? Około tych 30 do pół metra. Teraz patrzcie. Przechodzę w stronę kopnięcia, jak ta noga kopie, kopię w tamtą stronę, ta noga kopie, kopię w tą stronę, tak? W ostatnim momencie kopnięcia. Nie robię tego w kategoriach, partner zaczyna kopać, że już teraz uciekam, tylko sobie mięciutko stoi. Partner, pozycja, mięciutko, partner kopię. No, w tym momencie ja sobie schodzę, tak? Wracam, partner kopię z mięciutką, ja sobie schodzę, tak? Pracujemy. Na zmianę? Tak, na zmianę. Robicie partner, zapasy, obojętnie. Trenujecie jakiś element, który jest elementem walki.
każdy trening sportów walki jest pod walkę. Czyli robimy jakieś tam założenia, jakiś element, tak jak teraz skupiamy się na Middle-kickach, ale robimy to pod efekt końcowy, pod walkę. Czyli nie robimy czegoś, skupiając się na tym elemencie, pomijając główny efekt. Teraz patrzcie, tak? Łapie kopie, no jesteśmy w pozycji, może powalić, tak, w pozycji, łapie, łapie kopie, tak, kopie, kopie, łapie kopie gumą, gumą, tak, jako, gumą, tak, jako, gumą, tak, łapie kopie, gumą, tak, jako, gumą, tak, nie zrób jako, gumą, tak, jako, gumą, tak. Założenie walki, już wytoczy się walkę, tak okopujemy się. Walkę z dówką. Bum, tak. Cyk. Bum. Jako. Bum. Koniec walki. Dlaczego? Bo partner skupił się cały czas na tym, że ja kopię mitę i to co wiem w pierwszej części, już proszę łapy w dół, bo już skupiamy się tylko na mitach. Nie ma czegoś takiego. Skupiamy się na walce. Czyli nie ma chronienia strefy jednej, pomijając drugą. Łapy wysoko, obojętnie, czy kopię, czy jestem kopany, tak? Gracjami, jedziemy. Idzie zejście w stronę kopnięcia i wybronienie tego midla. Teraz patrzcie. Idzie ten midel, tak? Schodzę, tak jak schodziłem. Teraz patrzcie. W żadnym wypadku nie schodzę skos do tyłu, tym bardziej do tyłu, tak? Idę najnormalniej w świecie w bok. Tak? Moim założeniem jest założenie. Założeniem tego jest przejąć inicjatywę, wybronić i wejść w kontrę. Nie obronić się ucieczką, to przejąć inicjatywę. Tak? Walkę, założenie. Partner okopuje mi cały czas mitle, cały czas kopię. I w pewnym momencie ja sobie układam schemat tak, że przejąć tą inicjatywę i wejść w jego te mitle. I teraz patrz, idzie ten midel. Schodzę w stronę kopnięcia i w momencie schodzenia w kopnięcie przechwytuję nogę. Nie idę po nogę króciutko, tak? Bo jeżeli pójdę krótko, ja w walce nie wiem co partner kopie. Jak pójdę krótko, a pójdzie hajki, to dostanę w pysk. Tylko idę leciutko ręką do boku. Idzie midel, bum. Widzicie? I łapię nogę. Dociskam nogę tak, staw skokowy zachodzi za plecy. Łapię nogę przy stawie skokowym, nie za łydkę, tym bardziej nie za kolano, tak? I dociskam nogę bardzo mocno do siebie, żeby nie było miejsca. Ja nogi nie dźwigam, przede wszystkim ja nogi nie dźwigam. Noga opiera się na kości biodrowej i ja ją doklejam. Druga ręka wysoka, tak? Idzie drugi model, ten sam schemat, tak? Mocno ciasto doklejam, tak? Pracujemy. 2-1, 2-2, mocno sklep, żeby przejąć inicjatywę, tak? Złapanie nogi samo nic mi nie da. Trzymając partnera w wypaczonej pozycji, bo stojąc na jednej nodze, trzymając jego nogę, on ma tą pozycję wypaczoną. Muszę to wykorzystać, tak? Żeby nałapać punkt. Złapałem tą nogę, tak? Przede wszystkim patrzcie, nigdy nie w ten sposób, bo jeżeli chodzi o sporty kopane, no to żadnej pozycji nie macie. Nie uciekniecie z takiej pozycji. Jeżeli chodzi o sporty w kategorii tarzanek, no to od razu polecicie na plecy, od razu, tak? Boki, tu. Oj, ten mam. O, trochę ludzi ten. Chodź, bo. Z rozciągnięciem widzę jest ten. Tata Pinokio? Nie. Cyk. W ten sposób, tak? Wtedy pracuje biodro. Jeżeli kopiecie w ten sposób, to nie wkręcacie biodro. Teraz patrz, co macie do dyspozycji, jak chodzi o kąt. Do dyspozycji macie koło ręki, tak? Możecie uderzyć cios prosto. Jeżeli sięgacie, możecie uderzyć cios sierpowy. Możecie uderzyć cios od dołu. Możecie uderzyć łokieć na kolano, tak? Nogi. Możecie uderzyć kolanko. Możecie uderzyć kolanko. Możecie uderzyć kolanko, ale zwróćcie uwagę, cały czas jest kontrolanowy. Nie da rady uderzyć wszystkiego, bo od razu wam mówię, bo partner nie będzie stał. Albo go wytniecie, w kategorii kontry on upadnie, on wam ucieknie, on będzie z wami walczyć. Także dwie, góra, trzy techniki to już jest w ogóle fantastycznie, jak wam wejdzie. Jedna, dwie i koniec. I robicie coś sobie z tych technik, tak? Złapałem tą nóżkę, robię sobie prosty, tak?
czy łokieć, czy kolanko. Najważniejsza jest technika wykańczająca przechód. I teraz tak, wykańczamy to wycięcie. Teraz patrzcie, stojąc na jednej nodze, normalnie, że ciężar ciała macie przechylony do tyłu. Czyli toczą życie noga, na której stoicie. Noga, na której stoicie, jest jak zawias. Ogólnie noga jest jak zawias. Ona się otwiera i zamyka w jedną stronę. Można kopać oczywiście po dwójkach, po łydkach, podcinać. Wyjdzie, nie wyjdzie. Jest zawsze to ryzyko, tak? Największe prawdopodobieństwo wycięcia pajtera jest kopanie na zgięcie. Bo noga, tak jak mówię, jest dociążona. Ona się otwiera w jedną stronę. Druga sprawa, to jest bardzo duża szansa skontuzjowania przeciwnika. Jeżeli upadnie, noga się podwinie, zerwie, złamie. Nie jest to zabronione, to trzeba to robić, tak? Czwarte kopie, to złapałem nogę, biję. Raz i teraz patrzcie, haczyk, zakładam haczyk. Nie kopię stopą, tak? To zakładam haczyk. Na zdjęcie, idę kątowo. Tak jak mi się odbywa, patrzcie. Tak? Idę kątowo. Oczywiście, mogę sobie partnera puścić, partner poleci na ziemię, tak? Jak chodzi o sporty stójkowe, czy tam K1, Muay Thai. Jeżeli chodzi o MMA, to dobrze jest tą nogę cały czas trzymać przy wycięciu, bo w momencie, gdy partner pójdzie na plecy, ja pójdę sobie za nim, ja cały czas mam kontrolę, tak? Czy mam sobie jakieś atak terowa, czy na skręgutkę, czy zbić, czy zejść pozycję, tak? Także dobrze jest, jak odpowiedź, żeby tą nóżkę trzymać. Jeżeli chodzi o ogólnie opuszczanie nogi, to też starajcie się nie puszczać w momencie wycięcia, bo jeżeli będzie partner sprytny, wypniecie mu nogę i tą puścicie w momencie wycięcia, to może sobie gdzieś tam tą równowagę złapać, tak? Partner kopie nóżkę, no, kopiesz, bum, to, bum, i tu mogę sobie puścić, tak? Bo już poleciał, już by tej kontroli nie było. Teraz mogę sobie puścić nogę, czy cokolwiek zrobić. Starajcie się nie podcinać za każdym razem, żeby nie tracić czasu na wstawanie. Poza tym, żeby gdzieś ta nóżka nie odskoczyła, ale kilka razy wyciąć, czy to wchodzi. Pracujemy. Przechwyt. Midline będziemy wycinać. Teraz wycinamy w drugą stronę. Tak? Poszła już ta nóżka, już tą nóżkę mam. Teraz patrzcie. Ja dopiero cokolwiek będę mógł zrobić, ja będę miał skontrolowaną nogę. Tak? Proszę sobie, ja teraz go nie dźwigam. Tak? Teraz go nie dźwigam. No to tym jest luz, to partner zaraz stąd uciekać, tak? Złapać tą nóżkę. I teraz patrzcie, oczywiście mam nogę, wykorzystuję to, żeby złapać sobie jakieś tam punkty, tak? Dwa, trzy ciosy, to co mówię. I teraz patrzcie, ręka wolna, wolna ręka. Teraz wyszła za K, za partner. Naciągam go na siebie. I w tym samym czasie kopię jak najniżej, tak? Się nie w stopę, to kopię piszczel w piszczel, nie swoją stopą, to tak samo piszczelem, robiąc nożyce. Tu zabieram, tu wycinam, tak? Poszła nóżka, choć jakoś na chodź, chodź. Poszła nóżka, no, kontra, kontra, idę za głowę. I teraz wyciągam do środka, przepychamy z partnera i tu partnera puszczam, tak? I tu partnera nie trzyma. Pracujemy. Partner staje w podwójnej gańce, tak? Wypychamy biodra do przodu, cyk, tak? Kolanka u kierunku. Tak jakbym chciał złączyć swoje łokcie na pęku. I ręce dociągam do skroni. Oczywiście nie patrzę w ziemię, to patrzę z podwójka na partnera. Malutkie rękawice, nie zamykaj rąk, tylko otwórz ręce. W ten sposób, tak. Troszkę wyżej ręce. I teraz tak, biję kombinację trzech ciosów. To co robiliśmy na rozgrzewce, cztery proste, cztery haki, cztery sierpy. Biję kombinację trzech ciosów, prosty hak sierp. Obojętnie, czy to będzie od ręki przedniej, prosty hak sierp, czy to będzie od ręki tylnej, prosty hak sierp. Tak? I wykańczam midle, tak? Na podwójną gardę. Fighter musi, wiesz, prosty hak sierp, kończysz midle. No. Raz, nie. Prosty hak sierp. Prosty hak sierp. Prosty hak sierp.
prosty, tak. Sierpki twardy kończy mi to. Tak? I ja łapy przyjmuję na podwójną gardę, lider przechwytuję i wykańczam. Jednym wycięciem lub drugim, oczywiście ponawiając to wszystko rękoma. Tak, on sobie stoję, pachy bije. Raz, dwa, trzy, hop, cyk, bum, bum. Tak, na przykład, tak? Stoję dalej, pachy bije. Raz, dwa, trzy, hop, hop. Bum. Tak? Cały czas jedna strona. Starać się bić przede wszystkim luźno, tak? Nie mocno, ale celnie, celnie, żeby partner jednak poczuł troszeczkę, na razie mu to wszystko zostało do schematu. Czyli jak prosty, no to bije prosty, żeby partner się zamknął. Jak bije dół, no to bije dół, żeby te łapy zeszły. Jak bije górę, bum. Żeby ta noga jednak zrobiła sobie miejsce, tak? A żeby partner musiał troszeczkę popracować tymi rękoma i żeby w dobre tempo wszedł. Dobrze złapać trochę z kontroli. Cały czas jedna strona. Ale jak to dobrze kończysz, to może być. Poprzyż. Na ręce, kolejna czysta. Prosty czas. Dlaczego? Właśnie. Nie ma chronienia głowy kosztem skały. Nie ma pewnego stawu, to ten głowy. Podwójna garda, to co mówiłem, patrzcie. Ciężko jest dwoma rękoma zasłonić całe ciało. Powiedzmy to, co jest najważniejsze. Uwierzcie, najważniejsze są podroby. Nie ma, kurwa, bardziej bolącego miejsca niż wątroba. Dostajecie na wątrobę, pierwszym odruchem jest przypinka. Wydaje wam się, że to wytrzymacie. Do momentu, jak nie bierzecie oddechu. Odcina i nie macie naprawdę siły wstać. Dostaniecie w głowę, zakwieje was, nawet jak padniecie, tak, to jest te 10, żeby wyliczyć, jak wstaniecie na 8, pokażecie gardę, walka pójdzie dalej, tak. Jak pójdziecie na głowę na dół, ktoś was pazerniem będzie chciał dobić, jak jesteście cwani, sklinczujecie, przetrzymacie, wątroby nie przetrzymacie, tak. Tak jak swoje prosto, nisko kolanka, chwilaka do przodu, kto ma, kto nie ma, to biodę. Łokcie na skaby, schronie szczękę, schronie. I skarby, i tu z tej pozycji, tak? Z tej pozycji. Nigdy tak. Jak się. Na tym samym, cały czas to samo, czyli trzy ciosy. Prosty hak sierp. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Nie ja uczę się bić jakichś wirtuozernych kombinacji. Uczę się po prostu wejścia trzema ciosami. Trzy ciosy. Prosty hak sierp. I kopię. To parter uczy się przejęcia inicjatywy, wejścia w dobre tempo, tak? Zwróćcie uwagę teraz na bardzo jedną ważną rzecz. Dokładnie taka sama praca, ale nie ma przechwytu. Nie ma przechwytu. Partner bije te trzy ciosy i kopie nóżkę. I teraz patrzcie, był schemat. Szła nóżka, łapałem nóżkę, i noga po linii z nogą, która kopała, wycinała, tak? Nadal ta sama noga będzie wycinała, ale nie ma przechwytu, tak? Idą te trzy ciosy, partner kopie, oczywiście jest zejście z linii. Cały czas nie przyjmuje tych kopnięć, tak? Bo kopnięcie przyjęte na sztywno po środku, to będzie zawsze się odkładało, tak? Idzie, bum, i wchodzę. Tym samym tak, to samo. Jeszcze raz jest, no. Raz, dwa, trzy. I jest, bum, to samo zejście, tak? To samo zejście z wycinką. Idzie druga nóżka, trzy ciosy, od tylnej trzy. Raz, dwa, trzy. Czyli wejdę sobie w kąt. Tak? Pracujemy. Przyjmujemy i wycinamy. Parter wchodzi na mnie, jeżeli parter na mnie wchodzi, a ja mam w założeniu wycięcie, ja nie mogę się cofnąć. Ja nie wytnę go na wycofaniu się. Staję w pozycji, parter wchodzi, no raz, dwa, trzy. I gdy teraz kopię, ja się cofnę, ja sam sobie zabieram dystans, tak? Ja stoję w miejscu, parter wchodzi trójką, raz, dwa, trzy, kopię, bum. Teraz, tak? I teraz tak. Nie jak odchodzę, nie na odejście. I przede wszystkim nie stopą.
haczykiem, to nie jest kopnięciem. Macie, bam, zaciągnąć tą nogę, tak? Pracujemy, idziemy. Parter oczywiście mówi, parter bije luźno. Jest dokładnie, technicznie, z biodrem skręcają cię, ale luźno. Chodzi o moją osobę. Jeżeli, patrzcie, przyjąłem łapę, parter kopnął, ja odszedłem do tyłu, to nie wytnę. Mówiłem, podchodzę, zwiększam dystans. Jeżeli przy jego akcji przyjmę kopnięcie mocne, z biodrem, hop, mocno z biodrem, to nie odrzuci, nie będzie wycięcia. Jest jego akcja. W tym momencie ja sobie schodzę z nóżki, tak? I go wycinę. W momencie, dlatego robimy ustalony schemat trzech. Raz, dwa, trzy, pum. Tak? Pracujemy. Państwo, ale walka to są właśnie patenty, bo każdy umie wyżyć prosty hak czy siek, nawet prosty schemat tych trzech ciosów. Prosty hak siek, pierwsza kombinacja, prosty siek, hak, druga kombinacja, siek, prosty hak, trzecia kombinacja, hak i tak dalej. Tak, z trzech ciosów, a już tych kombinacji może. I teraz tak samo z tym wszystkim, z tymi przechwytami, oczywiście są najróżniejsze przechwyty. W ten sposób przechwyt, w ten sposób, takie czy inne, można byłoby tydzień czasu to robić. Skupiamy się tylko na tych najbardziej popularnych, takich najskuteczniejszych i najprostszych. Poszedł ten przechwyt, cały czas pracujemy tak samo, patrzcie, ko, cyk. I teraz patrzcie, tu parter jest odsłonięty cały, oczywiście też. To wszystko są ułamki, sekundy, jakieś tam mikrosekundy, bo parter nie będzie stał i czekał, to będzie wracał do pozycji kontroli. I teraz patrzcie, normalne, że cały czas jest ta kontra, raz, dwa, teraz patrzcie, przechodzę sobie klatką piersiową na nogę, hop, przetrzymuję sobie nogę, tylko w tym momencie, dokręcając biodro, puszczam nogę, bum, wchodzę łokciem po obrocie, tak? Nie trzymam tej nogi, bo patrzcie, daj już, że trzymam tą nogę, tutaj ją będę trzymał, będę chciał się okręcić, tak? To ja bym sobie hamował biodro, tak? Ja trafię, oczywiście, ale bum, jestem znów naprzeciwko, tak? Idzie nóżka, to, bum. Ostrożnie, żeby nie wszedł, żeby nie była łała. Dwa, jeden, dwa, drugi. Pracujemy. Tak jak teraz pracowałem po linii, przy przechwycie, tak? Cyk, nóżką, albo po krzyżu, na drugą. Niż jak wciąłem, tak teraz pracuję tylko po krzyżu od nogi kopiącej. Tylko po krzyżu. Czyli jeżeli, bo pojęcie jaka jest pozycja, jeżeli kopię noga przednia, to u mnie po krzyżu jest ręka tylna. Jeżeli ustaniemy w takich samych pozycjach, to na jego nogę przednią jest moja ręka przednia. Tak? Po krzyżu. I teraz tak, wyprzedzam kopnięcie, nie przyjmuję i wchodzę z kontrą, to wyprzedzam kopnięcie, tak? Bo jeżeli tak, znów pierwsze elementy naszego treningu, jeżeli przyjmę kopnięcia, to kopnięcie pójdzie mocno, na pełnym skręcie biodra, tak? No to mnie przestawi, a ja mam partnera atak wyprzedził, czyli jak on kopie, to w tym momencie już muszę na tym siedzieć, tak? I teraz też, patrzcie. Dlaczego po krzyżu? Oczywiście można wejść po linii, ale jeżeli nie będę miał dobrego timingu, spóźni się chociaż o ułamek sekundy, tak? Pójdzie na przykład tylny middel, to wejdę na odkryte schaby. A jeżeli się spóźni po krzyżu, ręka pójdzie na obronę, tak? I noga odbije się, nawet gdy ten to mnie przesunie, ale mnie nie uderzy. I teraz patrzcie. Wchodzimy sobie po krzyżu, trzema ciosami, trzy ciosy, zostajemy przy trzech ciosach, tak? Miękko sobie stoję, tak? Twarde kopię, na przykład tylny middel, raz, dwa, trzy i wychodzę swoim middlem. Wracam do pozycji, twarde kopię przedni middel, raz, dwa, trzy,
kończę swoim. Tak? Dwa kopnięcia ja, dwa party. Dwa ja, dwa party. Na trzech ciosach starajcie się pracować. Nie na 20, nie na 78, tylko na dwóch. Miękko sobie stoję, parter kopię. Widzicie? Wyprzedzam jego atak. Nie przyjmuję, bo wyprzedzam. Tak? Chodź. Raz, dwa, trzy. Bum, chodź. Dystans. Parter chodź. Raz, dwa, trzy. Bum. Tak? Dwa ja, dwa parki. Pracujemy. Wyczuję dobry timing, to wejdzie po linii. A jeżeli się spóźnię po linii, to wtedy nogi się zderzą. Teraz patrzcie. Stoimy sobie z partnera, sobie w swojej pozycji, bo ja patrzę, mam ciężko. I teraz tak. Idzie przedni lider, tak? Bum. Nogi się zderzą, jeżeli pójdę nogą po linii, tak? Jeżeli oczywiście wyprzedzę partnera, czyli idzie przedni lider, no, bum. Jeżeli zdążę w dobre tempo, to mi to wyjdzie. Ale jeżeli nie zdążę, to gdy nogi się zderzą i sam się czasami mogę skontuzować. A chodzi o takie bardziej bezpieczną akcję. Jeżeli idzie przedni lider, bum, to idzie tylny front. Jeżeli idzie tylny lider, bum, to idzie przedni front. Tak? Zwróćcie uwagę, ja czekam na partnera, bo partnera zadaniem jest trafić mnie. Tak? Ja ani nie odchodzę, ani nie wpadam na partnera. Ja sobie mięciutko stoję, mięciutko sobie czekam. Parkę kopię, bum, front. I stoję sobie mięciutko, tak? Parkę kopię tylnią, bum, czekam. Pracujemy. 2-1, 2-2. Chcę, tak, żeby było to wszystko, że parkę się zatrzymał przy moim frontami. Teraz tak, chodź tu, patrzcie. Stoimy w pozycji, tak? Zaczynamy od ataku partnera kopnięciem okrężnym. Pamiętajcie o tym, że to ja uczę się obron, nie partner uczy się kopania. Partner oczywiście kopie celnie, kopie w punkt, kopie z biodra, zachowując wszystkie elementy, o których mówiliśmy, tak? I teraz patrzcie, luźno sobie stoi, tak? Partner kopie tylnie kopnięcie okrężne. Stopuje go front, spada nogi. Wchodzę swoją kombinacją trzech ciosów. Raz, dwa, trzy. Tak? Wykańczam to swoim midlem, tak? I parter ten midel wyprzedza po krzyżu. To, co było ćwiczenie wcześniej. Hop. Wyprzedza po krzyżu. Ciosem. Chodźmy. Rozmówimy się, zobacz, skręcę. Mięciuko. Powoli, kopiesz tylny widel, wchodzę. Raz, dwa, trzy. Wyprzedzasz. Raz, dwa, trzy. Wykończasz widel. Kija dajcie mu kija. Luźniej, kurwa, jak mam coś pokazać, mi napierdala. Przecież mam 40 lat, kurwa. Ja też mam uczucia, kurwa. Partę kopiesz tylny widel. Cyk. Raz, dwa, trzy. Parter wyprzedza mój midel swoimi rękoma, tak? Hop, hop, kończy swoim midlem, a ja ten midel łapię. I jest to, co zaczynaliśmy. Hop, hop, wycinka, hop, hop, zacinka, naciągnięcie na łokieć, łokieć po obrocie. Nie wstydźcie się robić tego totalnie jak kurwa jacyś, nie wiem, paralitycy po to, żeby w miarę upływu czasu wkręcać większe tempo. Bo zaczniecie od razu wow i zawsze chuj z tego jest. Tak jak kolega mi zapierdolił, no i co? Mamy ambicje. Luźno sobie stoimy, patrzcie, od niechcenia, totalny luz. Jeszcze raz. Mięciutko, partę kopię. Bum. Chodzę. Hop. 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 Partę wyprzedza. Nie. No właśnie, no właśnie. Jeszcze raz. Wchodź. Hop. Raz, dwa, trzy, wyprzedzasz. Rękoma! Jeszcze raz, wchodzisz. Bum. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Hop. Bum. Koniec akcji. I znów. Przedni. Bum. Raz, dwa, trzy. Hop, hop, hop. Bum. Tak? Luźno, luźno, żeby złapać rytm.
cały czas jedna strona, na zmiana druga strona. Jak złapiecie rytm, podkręcimy ten, tak? Pracujemy. Każda para na ścianę. Jak treadmill, kopiemy cały czas te migi. Teraz patrz, doklejam mocno nogi. Ja muszę kontrolować tą nogę, tak? I teraz patrzcie, na razie zrobimy znów technikę, czyli nie łapiemy tej nogi na tyle mocno, że partnerowi się uprzykrzyć, ale żeby jednak był troszeczkę opór, ale nie na tyle, że partner będzie miał problemy z wyciągnięciem nogi, tak? I teraz patrzcie, złapię nóżkę. W ten sposób. Pierwszy ruch, żeby wyzwolić nogę, jest skierowanie kolana do dołu, tak? Nigdy w ten sposób, bo polecę na plecy, tak? W ten sposób biodra wyprostowane, partner podbierze wyżej, a w ostatnim momencie nogę podniesie mi do góry i mnie przewróci, tak? Jeżeli chodzi o walkę tylko stójkowo, no to nic nie będzie, po prostu upadę, mogę sobie coś zbić, ale mnie to na pewno zdeprymuje, tak? A w MMA może mnie dosiąść, może jakąś złapać pozycję dominującą i paradoksalnie walka może się skończyć, tak? Takim głupotem. Patrzcie, pierwszym ruchem jest skierowanie kolana do dołu. Oczywiście nie odwracaj się plecami, bo cały czas kątowo cyk. Idę kolanem do dołu i wyciągnę nogi. Najnormalniej w świecie cały czas kątem oka partnera kontrolując, tak? Jeżeli pójdzie, że ta noga będzie troszeczkę mocniej cupnięta, tak? Dwa mocniej i nie pójdzie za pierwszym razem, to patrzcie, ja sobie partnera oczywiście to ciągnę, tak? Ale dociągając go do siebie, ja już go mam w zasięgu trafienia, tak? Czyli na przykład patrząc, ja mogę cofnąć sobie łokieć, tak? Mogę sobie przejąć jego głowę, tą nogę sobie zacząć wkręcać, wejść w clinch, tak? Albo najnormalniej w świecie naciągnąłem, odkopnąłem i za którymś razem tą nogę w końcu wyszedł, tak? Ściąganie kolanka do dołu, odciął, odpychanie. Tak jakbym taki ruch, tak? I w końcu to sobie odkopnę. Nie zostawiam nigdy partnera bez kontroli kątem oka. Dlaczego? Bo na przykład będzie sytuacja, że uda mi się popytko wyciągnąć za pierwszym razem, to będę w takiej pozycji, kątem oka widzę, partner będzie chciał za mną iść, bum, to sobie go odkopnę, tak? Szybko, dynamicznie, kątowo. A jeżeli się odwrócę, to ja nic nie widzę, tak? Idzie midel, bum, kolanko do dołu, cyk. Tak? Pracuję. Na razie luźno, na razie luźno. Michael robi dowolną kombinację. 1, 2, 3 do 4 ciosów. Tak? Po czym kończy kopnięciem okrężnym. Tak? Oczywiście nie bijemy mocno, żeby partnera nie skontuzjować, bo jest czas i miejsce na to, ale bijemy na tyle skutecznie, żeby zamknąć partnera w podwójnej gardzie, bo to ja wiem, które będzie kopnięcie. Tak? Jeżeli ja będę bił w ten sposób, że na przykład dodałem podwójną gardę, że patrzcie, że partner nie czuje zagrożenia, to on cały czas obserwuje. Obojętnie nie uderzy ciosów, nawet mogę uderzyć kotaniem z 45, to on i tak tą nogę widzi, gdy będzie szła i on złapie. Ale gdy ja będę bił na środek, to on się już za, on już nie widzi, patrzcie. To są właśnie te ułamki sekundy, które ja wykorzystuję. Czy na wykończenie nogą, czy na wejście w nogi, na cokolwiek. Bo partner w tym momencie stracił z wizji foni. Bije i kończę nóżką, tak? Kończę nóżką oczywiście luźno, bo nie macie już piszczeli, żeby jeszcze na koniec złapać kontuzji. Partner łapie ten lider i stara się z tego przechwytu zrobić jakąś kombinację. Czy to wycinka do zewnątrz, czy to do środka, czy to naciągnięcie na łokieć, czy łokieć po obrocie, tak? Te cztery schematy, które pracowaliśmy przy przechwycie. Ja oczywiście nie stoję, tylko uciekam, tak? Czy jest ta moja akcja? Bam, 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 bam. Tak. Uciek, tak? A partner mocno złapać tą nogę i kontrolę. Pracujemy. Jedna z rzeczą w tym ćwiczeniu będzie to, jak będziemy trzymać pał, tak? Stajemy w swojej pozycji. Ten, kto trzyma pał, w troszeczkę dłuższej pozycji, tak? Zapierając się tylnią nogą, żeby nie odrzuciło mnie do tyłu, tak? Tak jak
w walce kopiemy na schaby, czyli tak staramy się położyć pało, żeby było jak najbliżej moich schabów, tak? Kopiemy na środek pało, nie na górę, nie na dół, żeby noga się nie ześlizgnęła i żeby nie skontuzjować, nie znokautować tego, który tarczuje, bo on może nie mieć na to ochoty, tak? I teraz patrzcie. Nie kleję nigdy tarczy w ten sposób i nie na wysokości twarzy, tak? Bo albo uderzą mi moje ręce tarcza, tak? Albo noga zejdzie. Tylko tu patrzcie. Tak jakbym łokciami chciał złapać swoje schaby, łączę tarczę tu mocno i dociskam. W ten sposób. W ten sposób. I teraz patrzcie. Z takiej pozycji jeden z trójki staje tutaj, drugi staje tutaj. Tak? W ten sposób. Masz kolego, załóż. No, dawaj, teraz trójka ustaje. Ustańcie, ustańcie. No, tak. Teraz patrzcie, całą salę macie, ustańcie. I teraz patrzcie. Stajecie dobrze, no, ustaj tak jak ja stałem. No, stań. Ten, nie wiem. Tak jak ja stałem, stań. W ten sposób. Nie, tam, tak jak tam ktoś był. W ten sposób. I się niczym nie przejmie. Stałem oddam. W swojej pozycji. Ja staję w swojej. Kopię noga zewnętrzna. Tu jest zewnątrz, tak? Bo tam jest wolna przestrzeń. Tu jest on. Tak jakbym stał, tu jest on. Czyli tu już nie jest zewnątrz, to jest środek. Ja narzucam tempo. Partner musi wejść w moje tempo. Tak? Kopiemy nogą po linii, która jest z moją nogą. Czyli tak, ja kopię middle, bum, i w tym momencie już kopię partner. W moje tempo, czyli już, już, już. Dzisiaj jest spóźnia. W tempo, nie po, nie po. W moje tempo, jak ja trafiłem, to jego noga już wychodzi. Już, 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 już. Widzisz? Za wcześnie teraz, tak? Trzymaj tempo, wchodzisz na moje tempo. Nie swoim bijesz. Musisz wejść w moje tempo. Już, już, już. Już, 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 już. Na zmianach partner przechodzi w drugą stronę. On narzuca tempo, ja wchodzę, no. Stanie mam 40 lat. I tak dalej, tak? Szybko, mocno, dynamicznie. Na zmiana, znów zmiana, na zmiana, znów zmiana, tak? Przygotować tu.